Witam wszystkich. Dzisiaj będę robić inny ser alpejski, bo już jeden zrobiłem, piechota, jest już na kanale. Tamten był taki bardziej kremowy, ten dzisiejszy ma taką konsystencję, jak to powiedzieć, bardziej zbliżonej do gołdy. Coś takiego. Wiadomo, musi być mleko z góry. Ale jak nie macie, to może być zwykłe mleko od rolnika i nawet z supermarketu. Przypominam, że jak mleko jest pasteryzowane, lepiej dodać chlorek wapnia. Możecie kupić na stronie Amazon. Zostawię Wam link w opisie pod filmem. Zawsze jak robię sery, dodaję na początku jakieś kultury, jakieś bakterie, starter. W tym przypadku nic nie dodam, bo tak jest przepis. Będzie ser trochę, powiedzmy, słodszy, tak jak bundz. Do bundzu też się nie daje nic, żadnych bakterii. Przypominam subskrybować kanał i że otworzyłem grupę na Facebooku. Zostawię Wam link pod filmem. Pierwsze muszę znaleźć mleko w górach. I właśnie jadę do Nowego Targu. Tam znam sporo pasów. I właśnie od razu znalazłem krowy spokojne. Okej, biorę mleko i wracam do domu. Grzejemy mleko do temperatury 38 stopni i dodajemy podpuszczkę do sera. Uwaga, zawsze mówię dawka na opakowaniu, ale to jest bardzo mocna podpuszka. Wystarczy jedna kropelka na litr mleka. A jak mamy mało mleka, lepiej dodać trochę więcej podpuszki, bo po prostu trudno rozpuścić jedną kropelkę mleka. Więc ja daję mniej więcej 7-8 kropelek, a nie 3. Dobrze wymieszamy, nawet przez minutę na spokojnie. Zatrzymujemy obracanie się mleka, przykrywamy i czekamy 40 minut. Po 40 minutach kroimy na krzyży, tak jak bundz. Bundz też zrobiło na kanale i bryndze. Polecam obejrzeć filmy, naprawdę pychota. Pychoty. Więc przychylamy i czekamy 10 minut. Po 10 minutach drugie krojenie, co 3 cm. Tylko pionowo, w ten sposób, tak w jedną i w drugą stronę, tak jak kratka po prostu. Teraz wymieszamy, przez minutę delikatnie, ja pospieszyłem, wiadomo, film, te kawałki sera muszą zostać w miarę duże. Ok, przykrywamy i czekamy 10 minut. Po 10 minutach zbieramy serwatkę i wiadomo, z serwatki można robić dużo rzeczy, ricotte, herbatniki, pizze, ciasto na pizzę, nawet prosty koktajl owocowy, wino. Wszystko jest na kanale, jest nawet playlist, nazywa się co można robić z serwatki, coś takiego. Teraz ja tutaj mam pieluchę, ale może być ścierka lniana. Zbieramy, układamy nasz ser na pielusze. Wyciskamy trochę, nie wiem, ściskamy. Tylko troszeczkę, żeby spłynęło trochę serwatki. I do foremki. Moja foremka, zaraz pokażę, moja foremka plastikowa ma średnicę 11,5 cm, a wysokość 8 cm. Więc układamy ser i czekamy pół godziny. Temperatura pokojowa. I po pół godziny odwracamy nasz ser.
A teraz będziemy czekać 12 godzin, co 2 godziny odwracamy ser, temperatura pokojowa 20, góra 25 stopni. Po 12 godzinach wyjmujemy ser na chwilę z foremki, będzie solenie na sucho. Teoretycznie 3 gramy soli na 100 gramów sera, ja robię na oko. Jak mam ser, który ma takie wymiary, daję jedną łyżeczkę do każdej strony, więc solę jedną stronę. Zostawiam w foremce temperatura pokojowa 24 godziny, a na drugi dzień odwracam ser. Solę drugą stronę, znowu jedna łyżeczka soli i zostawiam jeszcze raz 24 godziny i znowu temperatura pokojowa. Zawsze ser jest na razie w foremce. Już było drugie solenie. Ser ma swoją konsystencję, wyjmujemy z foremki. Ser będzie dojrzewać na tacy, na desce, przepraszam, drewnianej 20 dni, nawet miesiąc, ja poczekam tylko 20 dni. Temperatura tak mniej więcej 15 stopni, nie więcej niż 18-20, a jak będzie za gorąco, to może dojrzewać w lodówce. Odwracamy codziennie na początku na pewno, a później po paru dniach nawet co 2-3 dni. Jeśli będzie trzeba, wycieramy po prostu, bo może być jeszcze trochę serwanki. I po 20 dniach ser alpejski Toma jest gotowy. Jestem pod wrażeniem. Ten ser po prostu jest tak, jak ja chciałem. O, właśnie chcę Wam pokazać z bliska. Za chwilę będzie degustacja. Nigdy tego nie mówię, ale jak jecie ser, jeśli ser był w lodówce, trzeba wyjąć z lodówki, wyciągnąć z lodówki pół godziny wcześniej. Ser będzie zdecydowanie lepszy. Ser alpejski, Toma d'Alpeggio, tak się nazywa, jest pyszny. W opisie tego filmu i każdego filmu, tam gdzie robię sery, są linki do strony amazon.pl i tam po prostu możecie kupić te składniki, których ja używam i też sprzęty. Zostawię Wam też link do grupy na Facebooku. Nazywa się Ser domowej roboty, przepisy dokładne i wymiana zdaniami. Możecie subskrybować, się dołączyć. Będziemy po prostu razem się rozwijać i robić sery coraz lepsze. Przypominam subskrybować kanał, jeśli lubicie moje filmy i zostawić mi lajka, jeśli ten film się spodoba. Ok? Widzimy się niedługo.